Cześć, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejny odcinek na wyspie Banoja i kolejne przygody Sama B na tej wyspie, który próbuje wydostać się z łap okrutnych zombie. Dobra, dzisiaj misja rozpal we mnie ogień. Przynieś flary z wraków na brzegu. Dobra. Z 530 metrów tamtą stronę, więc możemy lajtowo pojechać sobie naszym łazarzem. Kurde, łazarz. To się wzięło od pierwszej misji związanej właśnie z samochodem chyba. Od tej misji wskrzeszenie łazarza. Że tak ciągle o tym gadam teraz. A z innego chyba będę musiał zrestartować komputer. Tak mi się nie. Znaczy nie zrestartować, tylko sformatować kompa. A tak mi się nie chce totalnie. Dobra, gdzie mi tam leżeć? Tam mamy coś przynieść, ale dobra, nie będę po to szedł specjalnie. Daleko jeszcze. Wow. Gin. Wow. Ale tylko jak w sumie tu idzie trochę, więc. Wysiadka. Będzie tu. Tak jest. Mikrofon coś trochę trzeszczy, więc nie będę tak zbytnio dużo mówił. Tam jest jeszcze jakiś typ. No dobra, weźmiemy się nim, zajmiemy. Hui, pik! Kurde, nie trafiłem. Jeb z buta, wjeżdża mi po żebrach. Co to jest za torebka, kurde. A fajne oczy ma, patrzcie. Patrzcie, jakie fajne oczy. Seksiak. Dobra, teraz mamy zejść tutaj. Kawałek przebiec. Jeszcze 120. Uciekamy. Kurde, ale on jest zmęczony, masakra. On tu grubas jest, to się nie dziwię w sumie. Mięsko, pycha. Kurde, nie, jak pojadę na ten IM, chyba kupię sobie słuchawki. Ale będzie tak jak rok temu, że nie będę umiał się zdecydować jakie i w sumie poczekam. To musiało boleć, odskoczyć na taką odległość. Zastanawiałem się nad takim mikrofonem, który nie jest podłączony ze słuchawkami, takim jak ma większość youtuberów. Myślałem też o Samsonie. Nie wiem, czy dobrze wymawiam tę nazwę, ale chyba tak. Samson. Ten mikrofon jest dość drogi. No na razie nie mam funduszy na to, bo ja na tym kanale nie zarabiam, tak? Nie zarabiam na YouTubie, chodzę normalnie do pracy i stamtąd mam wszystkie pieniądze na gry, na sprzęt. Tylko wiadomo, rachunki też trzeba popłacić, tak? Dobra, chodźcie tu, we dwóch, we dwie. O. Ale kurde, ona ma pistolet. Ale nie wiem, ile ma kul. To jest jakiś dobry rewolwer? Używany mam lepszy. Kurde no. Zrobimy może ekwipunek. Zobaczymy, co tu mamy. Pistolet. Obrzyn. Ciężki rewolwer. Siekiera klinowa pod napięciem. O, zepsuty sierp.
Ale tutaj, kurde, o ten karabin jest dobry. Zobaczymy, zobaczymy. Aha, dobra. Się robi tak. Ma więcej mocy. A dobra, co mi tam? Zaraz ewentualnie wymienimy. Jak jeszcze będzie. Płoncie będę. Jeden nabój miał. Dobra, przytrzymam sobie. O kurde, mam się. Ustawienia trochę pozmieniały. Nie, taki punoza. I złamanie. Dobra, nogę jej złamałem. Chyba wyrwałem prędzej. A tam już słyszę, kurde, tego. Jak on miał? Zbira. O, masakra będzie. Powiem wam, że będzie masakra. Tutaj nic takiego nie ma. Mam przynieść flary, a tu na razie są same zombiaki. Dobra, kolejne złamanie. Flary, tego nie chcę. Tego nie chcę, tutaj tego też nie chcę. Kurde, trochę ich tu jest. Dobra, już po nim. Zrobię tak. No nie, no na największego mi akurat zabrakło. Dobra, muszę sobie z nim tak poradzić. Nie wiem, najbardziej chyba go będę po pysku bił, bo to chyba na niego działa. Na razie jeszcze mnie nie uderzył. Ale jak on mnie uderzy, to zabierze mi jakoś tak z połowy życia. Dobra, dobra. Kurde, no mówiłem, z połówka życia jest. W sumie ja mam jeszcze granat. Nie mam apteczek w ogóle. To lipa. Jakoś muszę tą bronią z nim sobie poradzić. Ja biję po 700, to on bije, o kurde. No trochę więcej chyba. Kurde. O, tu jest coś do picia. Dobrze, to mi się podoba. Dobra, i mam w sumie flarę. Po to tu przyszedłem i z tym wyjdę. Leżeć, gnoju, tępy. I mój pies zrobił sobie wycieczkę po moim pokoju. Tu mam flarę, dobra. Skrzynka mi niepotrzebna. Co to jest w ogóle? Da się tam popłynąć? Jestem ciekaw, co to jest. Aha, dobra. Opuszczasz strefę gry. Dobra, to tam nie pójdziemy. Teraz idziemy tu po flarę. Ta flara będzie tutaj, tak? Napój energetyczny najpierw i bierzemy tą flarę i teraz możemy wracać. Czekajcie, czekajcie, bo coś tu rozpal we mnie w ogień. To nie jest 31 metrów. To będzie dalej. Dlaczego mi pokazują, że mam iść tu? Jak przyszedłem zupełnie z innej strony. W sumie tutaj chyba nigdy jeszcze nie byłem. Z tej strony. Aha, dobra, tutaj są jeszcze jakieś flary.
Tak, tutaj jest jeszcze flara. I teraz mogę iść z powrotem. 168 metrów. Pyk. Co tu jest? Wiosło. Wiosło mi niepotrzebne. Wiosło ma za mało damage'a. Pobiegnę sobie, choć zaraz się zmęczy i zaraz wyskoczy na mnie horda zombie. Czego nie chcę, co mi jest zupełnie nie na rękę. No tam już widzę jednego i zaraz tu będzie bieg. Patrzcie, widzicie, biegnie menda jedna pospolita i zaraz pysk dostanie. Dobra, poszedł na dwa hity. Poszedł na dwa hity, poszedł spać. On już jest uleczony tak naprawdę, więc easy. Gdzie ja wyszedłem? Będzie tu samochód? Znaczy, wiem co tu jest, nie chcę spoilerować, mimo że wielu tą grę przeszło. Tylko że zastanawiam się, czy będzie tu samochód. Nie, samochodu tu nie ma. Kurde, takim to bym se na tej wyspie pojeździł, nie? W ogóle, gdzie ja swój odstawiłem? Kurde, dobre pytanie, nie? Mój jest gdzieś tam. No podejdź, podejdź. Podejdź, maleńka. I złamanie. I złamanie. Tak się kończy zadzieranie z Sambi, dzielnym, wysportowanym, kurde, raperem z Ameryki. Chyba z Ameryki. Dokładnie nie wiem, skąd ta postać pochodzi. Ale przypuszczam, że z Ameryki, tak. Czarnoskórzy raperzy żyją praktycznie tylko w Ameryce. No w Polsce jeszcze z żadnym się nie spotkałem. Jest jeden, Ayman, który przypomina takiego bardziej Araba niż czarnoskórego. Co byś chciał? Wąchaj trawę. Tutaj z krzaków lubią wypadać. Jak poparzeni, o tam już biegnie. Zatrzymała się, miała takich chwilę zawahania i fuch, dup po nogach. Pyk, jeb. O kurde, ej, nie bij mnie, ziomuś, ziomuś. Patrz. Zauważyliście, że oni mnie biją? Co ja im takiego robię, że oni mnie biją? Ja po prostu chcę się wydostać z tej wyspy, a oni na mnie biegną, biją mnie i no nie... Nie wiem, co jeszcze by chcieli ze mną zrobić. Wolę chyba nie wnikać. I szybciutko, szybciutko. Co mam tutaj jechać? Czemu tu? Aha, bo to jest misja chyba z tej wieży, więc easy. Akurat tak po drodze, nie? Patrzcie, jak się fajnie ułożyło tak po drodze. Pojedziemy sobie niebieskim później. Dobra. Masz amunicję? Powiedz, że masz amunicję. Nie chcę tutaj niczego. Dobra, nie, to nie. Udław się. O, ten coś ma. Konserwa. Chcesz konserwę? Masz konserwę. Masz jeszcze jedną. To są takie zadania powtarzalne, więc na nich możemy sobie nieźle postać wyrobić. On napije się, łyknę se, nie? Nie wiem, co ona w sumie chce. Ja nie wiem, do kogo mam iść w sumie. Ej, ja nie chcę alkoholu. Nie namawiajcie mnie do złego, wezmę skatanę. Ktoś tu ma jakieś zadanie dla mnie, czy nie? O, będziemy sobie mogli naprawić nasze bronie. Drut bierzemy. Kurde, ja to wszystko biorę. Napraw, dobra, wszystko naprawione. Okej. Jak już wszystko mamy naprawione, możemy sobie iść dalej. No, jeszcze tutaj to wezmę.
Ten ma dla nas questa, więc sobie go weźmiemy. A nie, mieliśmy oddać, pakując do nieba. The lighthouse is back online. But we need to cover all of it. Now, everyone's too scared to go back out there. If you can finish the sign for us. Dobra, weźmiemy to. W sumie wszystko biorę, tak? Wszystko biorę, każdą misję poboczną. Tutaj tylko oddam questa. Rozpal we mnie ogień, dobra. Nie, nie chcę tego młotka. To w sumie to na tyle dzisiaj. Zrobiliśmy dzisiaj w sumie dwie misje. Zrobiliśmy dzisiaj dwie misje, więc następną będziemy robić... Aha, to są wydarzenia, dobra. Akt rozpaczy będzie chyba następną. Tak, to będzie następna. Pomóż w ukończeniu napisu help na polanie. Tutaj atak i ucieczka. Odzyskaj klucz, który posiada nieumarły dłużnik Omara. Mój skarbie. Odzyskaj naszyjnik Janie. Z domku numer 6 w dzielnicy Srebrnych Domków. I to historia. Znajdź mi się Ani. Chyba Ani, to się tak czyta. Chyba tak. Tych nie będę robił, jak ich będę spotykał, to wiadomo. Będę im dawał te rzeczy, które są im potrzebne. A to zrobimy w sumie, jak zrobimy te cztery. Mamy aktualnie 13% gry. A popatrzcie, to jest 10 odcinek. A w jednym odcinku, już poprzednim, zrobiłem 4 misje, a w tym zrobiłem 2, więc mamy 6 misji, czyli 6 odcinków mniej. Więc jednak jednak coś jest na rzeczy, tak? A teraz żegnam się z wami, do usłyszenia i do zobaczenia w następnym odcinku, w następny poniedziałek, oraz zapraszam na moją transmisję na żywo na YouTubie, na moim kanale, w każdą niedzielę, jeżeli coś, to też zapraszam was na moją stronę na Facebooku, Ryoko Life, tak samo na mojego Twittera, też Ryoko Life. Tam mniej więcej będę wypisywał aktualnie, co się dzieje mniej więcej w świecie gier komputerowych, jak na razie, bo tylko tyle nagrywam. I co wam chciałem jeszcze powiedzieć, no... Aha, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, dać subskrypcję, jak jeszcze tego nie zrobiliście. Debata w komentarzach. Przede wszystkim debata w komentarzach, czy wam się podoba, co mam zmienić, albo co robię nie tak. Może uda wam się mnie namówić na jakąś zmianę, coś poprawić, będę nad tym pracował, bo robię to, bo lubię grać w gry, tak? Lubię grać w gry, to jest moją pasją i chcę się z wami nią dzielić. Na przykład ktoś sobie kupił, dajmy na to teraz, nowy Dead Island, bo starego chyba już nikt na Steamie nie kupi i nie wie, jak go przejść, ale odcinków jest masę i na przykład no niekoniecznie musicie wyjść na mój odcinek, na ten odcinek, bo wiem, że mimo że mam dużo tych subskrypcji, to i tak wyświetlenia są słabe jak na taką ilość subskrypcji, przepraszam za plątanie mi się języka, ale dzisiaj jakoś tak, kurde, nie potrafię się wysłowić jak zazwyczaj po pracy. Co wam chciałem jeszcze takiego powiedzieć? Kurde, no coś chciałem wam jeszcze powiedzieć, no ale patrzcie, zapomniałem, nie? Dobra, jak mi się przypomni, napiszę ewentualnie na stronie. A! Teraz już wiem. Teraz mi się przypomniało. W tą niedzielę live'a nie będzie, ponieważ jadę na IM do Katowic i nie będzie mnie piątek, sobotę i niedzielę, dopiero w poniedziałek wrócę i postaram się to znaczy tak, odcinek z Thailand powstanie, ale czy powstanie live w poniedziałek? Tego jeszcze nie wiem.
Nie mam tej pewności, czy uda mi się coś takiego nagrać. I tyle w sumie, tyle chciałem wam powiedzieć. Więc z mojej strony to tyle, do zobaczenia i miłej reszty dnia. Tak, bo nie mogę powiedzieć miłego dnia, bo ten dzień już się kończy, więc miłej reszty tego dnia. I do zobaczenia za tydzień. Cześć!